Dobry wieczór Państwu. Przed nami kolejny weekend pełen sportowych emocji, dlatego zaglądamy do polskich zespołów. A dzisiaj w programie m.in. przeniesiemy się na trening piłkarzy Odry Opole, przed którymi trudny mecz z Górnikiem Łęczna. Na pewno musimy teraz odpocząć, przeanalizować mecz Chromy, stracone bramki. Oraz podsumujemy transfery opolskiego kolejarza. Naprawdę rozmów było mnóstwo. To nie jest tak, że ta drużyna, która jest dzisiaj, bardzo chcieliśmy, żeby była. A rozpoczynamy piłką ręczną. Trzech gwardzistów znalazło się w szerokim składzie reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata w Egipcie. Są to Maciej Zarzycki, Szymon Działakiewicz i Jan Klimków. Mundial w Afryce rozpocznie się 13 stycznia spotkaniem Egipt-Chile. Polacy w grupie B zmierzą się kolejno z Tunezją, Hiszpanią i Brazylią. W zmaganiach ligowych natomiast szczypiorniści Gwardii Opole zawalczą o siódme zwycięstwo w sezonie. Drużyna Rafała Kuptela ma na koncie 18 punktów i zajmuje drugie miejsce w superligowej tabeli. Rywalem Opolan jutro o godzinie 13 będzie przedostatni w tabeli MMTS Kwidzyn. I przenosimy się do Centrum Sportu, gdzie trenują piłkarze Odry Opole. Podopieczni Dietmara Bremera po zaciętym meczu w Głogowie powrócili na ścieżkę zwycięstw, a bohaterem nie po raz pierwszy okazał się Arkadiusz Piech. Moim zdaniem fajny mecz był dla oka. Fajne widowisko, szybkie, nikt tam nie odkładał nogi, gra się toczyła naprawdę w fajnym tempie, fajne bramki powpadały, także no ale my jesteśmy zadowoleni, że pokazaliśmy charakter i dociągnęliśmy wynik do końca i się udało w 90 minucie strzelić bramkę na 3-2 i super, bo punkty się przydają. Opolanie mają na koncie 23 punkty i zajmują czwarte miejsce w pierwszoligowej tabeli. Jeden punkt więcej zgromadził niedzielny rywal Górnik Łęczna. Zdarzyły się dwie porażki, wyciągnęliśmy wnioski, na Chrobrym wygraliśmy, co cieszy i tyle, trzeba pracować dalej. A co do niedzielnego meczu, to na pewno musimy teraz odpocząć, przeanalizować mecz Chrobrym, stracone bramki i przygotować się jak najlepiej do niedzielnego meczu. I wiadomo, też nie będzie łatwy, gramy u siebie na terenie Łęczna. Też jest w dobrej formie, my też, także miejmy nadzieję, że będzie dobre widowisko. Mecz przy ulicy Oleskiej w niedzielę o godzinie 12:40, a jutro swoje mecze rozegrają opolscy czwartoligowcy. Swornica Czarnowąsy podejmie Olimpię Lewin Brzeski, natomiast rezerwy Odry Opole w Namysłowie zagrają ze Startem. Początek obydwu spotkań o godzinie 13:00. Z kolei ekstraklasowi futsaliści Draman Opole Komprachcice w niedzielę w samo południe we własnej hali zmierzą się z ekipą Red Devils Chojnice. Opolski zespół zajmuje aktualnie 13 miejsce w ligowej tabeli, rywal jest na miejscu 8, ale ma więcej rozegranych spotkań. I pozostajemy przy futsalu, ale przestawiamy się na rozgrywki amatorskie. W Stogu Arenie wystartowała czwarta edycja Futsal Ekstraligi Opole. O tytuł najlepszej halowej piłkarskiej drużyny rywalizuje 16 zespołów. Jako, że jesteśmy coraz bliżej sezonu zimowego, piłkarze z Orlików przenieśli się do hali. Do hali, w której obecnie się znajdujemy, do Stegu Areny, w której wystartowała w minioną niedzielę Futsal Ekstraliga Opole. O tytuł najlepszej futsalowej amatorskiej drużyny stolicy Opolszczyzny rywalizuje 16 zespołów, z których 10 właśnie przeniosło się z Orlika tutaj do Stegu Areny. Zobaczymy, czy zespół Futsal Kopalmat Opole obroni tytuł. Jeszcze żaden z zespołów, bowiem drugi raz z rzędu nie zdobył mistrzostwa Futsal Ekstraligi Opole. Zmieniamy dyscyplinę na koszykówkę. Wigry AZS Politechnika Opolska odniosła czwarte zwycięstwo w tym sezonie, pokonując w derbach Opolszczyzny ekipę Pogoni Prudnik. Zespół Rafała Knapa notuje aktualnie serię dwóch zwycięstw i o jej przedłużenie jutro na wyjeździe zawalczy z ekipą z Pelplina. Początek meczu o godzinie 17:00. Wygraną w środę odnotowały także pierwszoligowe siatkarki Unii Opole, które po pięciosetowej batalii zwyciężyły ekipę z Wieliczki. O kolejne punkty powalczą jutro we własnej hali ze Stalą Mielec, a początek meczu o godzinie 16:00. Przenosimy się teraz na stadion przy ulicy Wschodniej. Okienko transferowe w polskiej lidze żużla już zostało zamknięte. Kolejarz Opole z niego skorzystał i podpisał kontrakt z 10 nowymi zawodnikami. Prezesie, duże zmiany w kolejarzu, wiele nowych twarzy, także na ławce trenerskiej. Marka Mroza zastąpi na niej Piotr Mikołajczak. Skąd się wzięła ta zmiana? Czy to drugie miejsce było dla zarządu na tyle niesatysfakcjonujące, żeby właśnie zmieniać trenera? Bo też z trenerem Markiem Mrozem ten kontrakt się skończył. Dokładnie tak, kontrakt się skończył i zmiana nie, absolutnie nie. Miejsce drugie było jak najbardziej w porządku, bo bądźmy szczerzy, drużyna z Krosną była strasznie równa, wygrywała wszystkie mecze w rundzie zasadniczej. Nie było play-offów, także nie było nam dane jakby powalczyć o nic więcej. Aczkolwiek chodzi o Marka Mroza, byliśmy zadowoleni, ale on musi godzić jakby pracę tutaj, trenowania drużyny. Ma swoją pracę zawodową, także skupia się też na niej, a potrzebowaliśmy tu osoby, która zajmie się
nie tylko drużyną. Teraz jest sezon kontraktowy, licencyjny i jakby osoba Piotra Mikołajczaka godzi te dwie funkcje dla nas, nie? Jeżeli chodzi o nowe twarze, 10 zawodników jest już podpisanych. W zespole zostanie m.in. Oskar Polis, są też nowe twarze, zarówno Polacy, jak i zagraniczni zawodnicy. Jest tych zawodników 10. Jesteście zadowoleni z tego okresu transferowego, z tego okienka transferowego? Teraz jeszcze będziecie pracować bodajże nad wypożyczeniami na przyszły sezon. Długo rozmawialiśmy z Torselem, bo to jest zawodnik pierwszoligowy. Miał bodajże tam 30, chyba drugą średnią. W tamtym roku był 8 w pierwszej lidze, także tutaj stawiamy na niego bardzo mocno. Były rozmowy z innymi, również Polakami przede wszystkim. Chcieliśmy tu się wzmocnić jeszcze bardziej, no ale jak wiemy, dwóch Polaków, każdy z drużyny musi jechać i tu był problem, żeby kogoś przyciągnąć do drugiej ligi, gdzie jednak ten mecz jest mniej. Jak zapatrujecie się na to, że jest powrót do starego systemu rozgrywek? Starego systemu rozgrywek, czyli wracają play-offy. Co to oznacza właśnie dla kolejarza pod kątem sportowym? W sportowym pojedziemy kolejne 4 mecze. Myślę, że powiem nieskromnie może, że w play-offach mam nadzieję się znajdziemy bez problemu. No i tam będziemy walczyć od początku, no, będziemy walczyć o to, żeby wyjść na pierwsze miejsce, bo jak wiadomo nie będzie baranży, także tylko jedna drużyna może awansować. Kontrakt warszawski podpisał z zespołem Sebastian Niedźwiedź. Co to oznacza? Jak będzie wyglądała jego rola w przyszłym sezonie? Bo jak wiemy, doznał kontuzji podczas spotkania w Poznaniu. Tak, Sebastian prosił nas o ten kontrakt, żeby podpisać u nas, bo zawsze daje mu to jakąś furtkę, jakieś wyjście. Aczkolwiek przygotowuje się do sezonu, ale sam nie wie do końca, czy będzie startować. Jeśli chodzi o drużynę kolejarza Opole, to może trenować, ale nie póki co nie zbrany do składu. Dziękuję za te relacje. A na stadionie przy ulicy Wschodniej był Piotr Jankowski. I na dzisiaj w programie to już wszystko. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i za spotkanie. Do usłyszenia i do zobaczenia za tydzień.